Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj robimy test podkładu i korektora z Bourjois. To jest seria Always Fabulous. To jest nowa gama produktów w szafie Bourjois. I ja już Wam mówiłam w nowościach kosmetycznych, tam któryś wcześniejszych, że bardzo ciekawi mnie ten produkt, że jak tylko będzie dostępny, to na pewno go przetestuję. No i jak widzicie, nagrywam film. Co prawda nie kupiłam tych produktów, tylko je dostałam w paczce PR-owej, ale nie jest to film sponsorowany. Oczywiście mówię jak zawsze to, co myślę. Więc zacznijmy może od razu. To jest podkład i co tutaj mamy napisane. Podkład odporny na wszelkie warunki, który zapewnia idealne krycie, aksamitne, półmatowe wykończenie i doskonałą trwałość aż do 24 godzin. Wzbogacona o składniki pielęgnacyjne i filtr SPF 20. Zapewnia skórze nawilżenie, ochronę i nieskazitelny wygląd o każdej porze. Dostępny jest w 6 odcieniach. Ja mam, słuchajcie, odcień nie ten najjaśniejszy, tylko drugi. On nazywa się Light Vanilla, ten jaśniejszy nazywa się Rose Ivory, czyli on będzie taki bardziej różowy. Natomiast ten Light Vanilla nie jest już różowy, powiedziałabym, że bardziej jest neutralny, czyli on też nie jest żółty, bo na przykład mam jeszcze ten ciemniejszy, tylko teraz nie mam pojęcia gdzie, bo o tu, o mam, 120. I jak widzicie, 120 nazywa się Light Ivory i ten Light Ivory jest bardziej jeszcze żółty, gdzie właśnie ten, którego ja używam, jest bardziej taki neutralny po prostu. Nie powiedziałam, że on jest różowy. Więc to jest podkład. On normalnie kosztuje 72 zł, więc z jednej strony dosyć sporo, ale znowu z drugiej strony kupujecie też podkłady w Sephorze za 100 parę złotych i są dużo gorsze niż niektóre podkłady w drogerii, więc dla mnie, jeżeli podkład jest świetny, to spokojnie mogę zapłacić te 72 zł. Teraz jak oglądacie ten film, jest na promocji w Rossmanie za 36 zł, więc to już jest cena rewelacyjna. I teraz to nie jest moje takie pierwsze wrażenie, to będzie moje pierwsze wrażenie bez użycia bazy. Dlatego, że już wcześniej używałam, bo chciałam go szybciej przetestować, żeby móc Wam go ewentualnie polecić w tym filmie, co warto kupić na promocji w Rossmanie. Więc już tak coś tam wiecie, że chyba on mi się podoba. Ale no tak jeszcze test dokładny ze wszystkim nie robiłam. Jak widzicie, moja skóra w tym momencie nie jest w jakimś takim najlepszym stanie, dlatego że kurczę, zmieniłam troszeczkę pielęgnację i tutaj ten obszar źle wygląda. Tutaj mam bardzo taką suchą skórę, tutaj mam jakieś takie wypryski, wydaje mi się, że to jest od kremu z Glam Glow, tego Good in Bed. On ma tam kwasy i chyba nie do końca się polubiliśmy, bo tak naprawdę nic innego nie włożyłam do swojej pielęgnacji, co mogłoby tak pogorszyć mój stan skóry. Więc od razu Wam mówię, że ten podkład tutaj nie będzie wyglądał najlepiej, bo żaden podkład nie wygląda dobrze w takich przesuszonych miejscach. No ale zobaczymy. Więc mamy pompkę, samo opakowanie bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się to Rose Gold, bardzo mi się... Opakowanie mega fajne, jest szklane. Tutaj pompkę macie taką, że przekręcacie ją jeszcze, więc to też jest fajne, jeżeli chodzi o podróżowanie, chociaż w sumie nie wiem, co to zmienia, ale niech będzie. Jak zawsze nakładam sobie najpierw na jedną stronę, więc używam tego odcienia 110. Okej. W sumie w tym opisie nie było nic napisane, jakie to powinno być wykończenie i jak to wszystko powinno wyglądać jak zwykle. Po prostu ja zakładam taką szybkość i tak muszę je ściągać. Tutaj jeszcze jest napisane, że to jest pełne krycie, że mamy właśnie tutaj kwas hialuronowy, więc fajnie. I mamy ten SPF 20, no ale tu raczej, no nie wiem, czy ten filtr tutaj coś daje. W bazie wydaje mi się, że już szybciej, no bo bazy nakładamy trochę więcej niż podkładu, przynajmniej ja. No ale tak wygląda pierwsza warstwa. I jak widzicie, pierwsza warstwa pięknie wyrównuje koloryt. Możecie też zobaczyć, jakie jest wykończenie, że jest takie, powiedziałabym, satynowe. Nie jest jakoś mocno, mocno rozświetlające, ale na pewno nie jest to podkład matowy. No i oczywiście nałożę troszeczkę więcej. Nie chcę nakładać więcej tutaj w tym obszarze, bo to po prostu będzie wyglądało gorzej. Ale chcę Wam pokazać, jak to właśnie wygląda tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, jak on pięknie wyrównuje koloryt. Zaraz zobaczymy też, jak to będzie wyglądało z bliska. Ale kolor wydaje mi się, że jest idealny. Zobacz, no jest idealny. Praktycznie. Ja tam czasami mam jakieś tam zaczerwienienia. Ale kolorystyka bardzo mi się podoba. To jest jaśniejszy kolor niż Bourjois Healthy Mix 51. Ale to też zaraz pewnie już widzieliście. Na czole wygląda przepięknie. Na twarzy tutaj w okolicach oczu też wygląda bardzo dobrze. Na nosie wygląda bardzo dobrze.
Tu też wygląda dobrze. No najgorzej właśnie, kurczę, wygląda tutaj w tym miejscu. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Więc jak możecie zobaczyć, on pięknie zakrył te wszystkie tutaj zaczerwienienia, które miałam na twarzy. Więc to mega mi się podoba. Nakładam teraz na drugą stronę, żebyście mogli zobaczyć, jak to już wygląda w całości. Oczywiście nakładam podkład gąbką. Gąbka jest z AliExpress. Test gąbek z AliExpress jest już na kanale, więc jeżeli coś takiego Wam się podoba, szukać jakichś fajnych gąbek albo chcecie się ustrzec przed konkretnymi, to zapraszam właśnie tam. Okej. Okay. Zobaczcie, w ogóle ten podkład pięknie, ładnie się wtapia, on za szybko nie zastyga. Więc tutaj spokojnie ze wszystkim możecie sobie popracować. Okej, więc tak ten podkład wygląda, nieprzypudrowany, nałożony na całą twarz. Jeżeli chodzi właśnie o porównanie do Healthy Mix, bo pewnie będziecie się zastanawiać, jak on ma się do Healthy Mixa, to na pewno jest to podkład troszeczkę bardziej kryjący, troszeczkę bardziej gęsty. On ma też za zadanie utrzymać cały dzień, gdzie Healthy Mix raczej nie ma tego w swoich założeniach, więc on musi być troszeczkę bardziej taki konkretny. Jest też mniej taki rozświetlający, więc powiedziałabym, że jeżeli macie taką bardzo dobrą cerę, nie potrzebujecie podkładu na cały dzień, to chyba wtedy bym wybrała Healthy Mix, ale jeżeli chcecie już coś takiego mocniejszego pod tym kątem, że jest bardziej kryjący, dłużej się utrzymuje, ma mniej świetliste wykończenie, no to wtedy powiedziałabym, że to będzie ten Always Fabulous. Ale mamy jeszcze korektor i słuchajcie, teraz weszłam na Rossmana i on normalnie kosztuje 62 zł. Dosyć sporo, teraz kosztuje 31, więc ja zepnę swój tyłek i wrzucę Wam ten film jeszcze, jak będzie trwała ta promocja, żebyście w razie co, jeżeli jesteście dalej zainteresowani, to żebyście polecieli, kupili. Wiem, że dużo osób kupiło, więc cieszę się, ale co ma robić ten korektor? Olśniewaj urodą o każdej porze, no dobra, co on robi? Delikatna konsystencja zapewnia długotrwały, a przy tym subtelny efekt, 24 godziny pełnego krycia oraz aksamitne wykończenie. No i tam zadba o skórę, bo jest tam jakaś technologia, fajnie, nałóżmy na pod oczy. Ja mam odcień najjaśniejszy, czyli 100 Ivory i tu znowu jest bardzo ładny taki żółty odcień, może nie jakoś mega, mega żółty, ale jest bardziej żółty niż różowy. I wklepuję właśnie w jedną stronę, żeby Wam pokazać efekt przed i po. I jak widzicie, on jest jaśniutki, więc to jest fajne. Okolica pod oczami z korektorem, bez korektora, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Nakładam teraz na drugie oko, ale na pewno nie jest to korektor z pełnym kryciem. Bardziej powiedziałabym, że to jest takie krycie średnie plus, czyli moim zdaniem idealne właśnie takie na co dzień. Ja też nie potrzebuję pełnego krycia, więc to nie jest mi potrzebne. Ale pewnie też można delikatnie stopniować go, jeżeli macie taką potrzebę. Okej. No i tak to wygląda już z korektorem. Pudrować całą twarz i okolice pod oczami będę pudrem z Charlotte Tilbury. To jest Elva Flawless Fusion numerze 01. Nie użyłam tego pudru dużo. Tylko tak, żeby po prostu lekko utrwalić ten podkład. Bo bardzo podoba mi się właśnie to wykończenie. I jak widzicie, no ten podkład ma, powiedziałam, takie średnie krycie i czegokolwiek teraz nie dotknę tutaj w tej okolicy, od razu to się robi lekko czerwone, więc jak widzicie, ten podkład w pełni tego nie zakrył. Ale ja też nie nakładałam tutaj jakoś więcej podkładu, żeby już bardziej nie przesuszać tych okolic. Okej, więc tak wygląda teraz skóra z pudrem. Wykończę makijaż i zaraz do Was wracam. Okej, więc makijaż wykończony. Tutaj użyłam raczej standardowych rzeczy, bronzer z Affect, róż z Affect, rozświetlacz to jest rozświetlica z Glam Shopu, a na ustach mam Affect w odcieniu Zen. No i co? Zobaczmy, jak to wygląda teraz z bliska. Delikatnie wszedł mi tutaj w te zmarszczki, ale jak widzicie, jeżeli oglądacie regularnie moje takie testy tych podkładów, większość podkładów wchodzi, niektóre oczywiście mniej, niektóre więcej. Tu powiedziałam, że jest standardowo, więc jakoś bardzo mocno się tym nie przejmuję. Ale poza tym ten podkład wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, poza tutaj tym miejscem, ale no to wiemy, że tutaj żaden podkład nie będzie wyglądał dobrze. Korektor też na razie wygląda pięknie pod oczami, więc ja jestem ciekawa, jak ten podkład przetrwa sam bez żadnej bazy, bo tak jak właśnie Wam mówiłam, raz już ten podkład użyłam z bazą, ale niestety nie mogłam wtedy nagrać testu, bo wyjeżdżałam i po prostu no nie miałam innej opcji, a chciałam go już jak najszybciej przetestować, więc to jest taki mały, wiecie, spoiler, widzicie, że ja już
lubię ten podkład, ale też jestem ciekawa, czy mnie nie zapcha, czy tutaj się nic nie będzie działo, więc zobaczymy. No to co, odzywam się po 8 godzinach i sprawdzimy, jak wtedy ten podkład będzie wyglądał. Jak widać, mamy inny dzień, ale okazało się, że to, co nagrywałam wtedy przy teście tego podkładu, to niestety coś się stało z tym materiałem i nie jestem w stanie go odzyskać, więc odzywam się w inny dzień po prostu po 8 godzinach i chcę Wam właśnie pokazać, jak ten podkład wygląda. Z jedną różnicą, z taką, że mam na twarzy inny puder i już widzę, że on nie do końca się tak bardzo lubi z tym podkładem, jak na przykład właśnie ten Charlotte, którego używałam w teście. Ale i tak, no zobaczcie, tak ten podkład wygląda po 8 godzinach. Oczywiście nic w międzyczasie z nim nie robiłam i na razie moim zdaniem on wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o korektor, to też tutaj, jak możecie zobaczyć, kompletnie nic się nie dzieje, więc po 8 godzinach to jest podkład, który moim zdaniem wygląda prawie tak samo dobrze jak nałożony od razu. Oczywiście tutaj już wiecie, jakieś tam sebum w międzyczasie się przebija, ale cały czas podkład jest na miejscu i nic tutaj się takiego nie dzieje. Chciałabym, żeby Alan się wypowiedział, ale niestety nie ma go, ale wtedy jak nagrywałam, to powiedział, że to jest podkład, który w końcu wygląda dobrze, dlatego że te ostatnie, które testowałam, były po prostu takimi lekkimi niewypałami, więc tutaj powiedział, że moja skóra bardzo dobrze wygląda i że mu się podoba. No, więc tak to wygląda na ten moment. Tak też to wygląda z bliska, oczywiście jakieś tam większe zbliżenia też Wam pokazałam. Tutaj, tu jak możecie zobaczyć, ten podkład mi się starł. A tak naprawdę ja go starłam, dlatego że miałam tutaj pomadkę, bo czasami jak jem, to pomadka mi się odbija na brodzie i chciałam to wyczyścić i po prostu starłam podkład, więc dlatego jeżeli tam coś zobaczycie w tych przybitkach, że tu jest starte, to ja to starłam, bo faktycznie jeżeli trzecie ten podkład, to on schodzi. I też tu po prostu miałam jakąś taką bardziej suchą skórę, więc może też dlatego to tak wygląda. No, więc po 8 godzinach, jak widzicie, jakoś bardzo się nie błyszczy, delikatnie trochę tak, ale bez szału. Następne już ujęcia będą z tego dnia, w którym testowałam podkład. Okej, słuchajcie, mamy godzinę 22:11, jak możecie zobaczyć. I tak wygląda ten podkład po 12 godzinach. I teraz, jak patrzę na siebie z daleka w lustrze, w sumie nie mam zastrzeżeń. Jak przyjrzę się bliżej, to faktycznie widać, że troszeczkę ten podkład mi zszedł tutaj z nosa, ale dwa razy w ciągu dnia używam chusteczki, więc kiedy smarkałam, to troszeczkę tego podkładu było na chusteczce, ale poza tym ten podkład wszędzie jest, no zobaczcie. On wszędzie jest, nie świeci się jakoś mocno, może odrobinkę zaczyna się ścierać z brody, ale to dopiero on zaczyna się ścierać, a nie, że już się starł. No w tych bruzdach trochę tam siedzi, to w tym momencie trochę gorzej też wygląda, ale no będę działać, żeby to jakoś naprawić, żebym nie miała już tych suchych skórek, w sumie bardziej suchych takich placków. No i co? Na czule on wygląda pięknie. Wygląda fajnie i jeżeli chodzi o korektor, to też jak możecie zobaczyć, tutaj może odrobinkę wszedł mi w te zmarszczki, ale poza tym moim zdaniem on wygląda bardzo dobrze, jak na tyle godzin, ile już mam te dwa produkty na twarzy. No oczywiście zobaczymy, jak będzie po dłuższym czasie, ale uważam, że ten podkład i tak wygląda bardzo fajnie, jak na podkład bez bazy, bo jak wiecie, ja zawsze używam jakiejś bazy. Czy to nawilżającej, czy matującej, czy wygładzającej, zawsze czegoś używam. Więc jak na podkład bez bazy, moim zdaniem on wygląda w tym momencie bardzo dobrze. Chyba więcej nic nie muszę mówić. No zresztą widzicie, zrobię Wam zbliżenia, więc zobaczymy, jak to będzie po tygodniu. No to odzywam się potem. Dzień dobry, witam z podsumowaniem podkładu i korektora z Bourjois. Używałam z różnymi bazami, używałam takimi bazami jak Primerizer, jak No Problem Primer, on jest z Touch and Soul, i Max Factor 3-w-1 Beauty Protect Primer. I tak naprawdę, słuchajcie, z każdą bazą on wygląda dobrze. Dzisiaj mam na twarzy tą bazę z
Smashboxa Primerizer i w strefie tę mam właśnie tą z Touch and Soul i ten podkład wygląda pięknie. To, co muszę Wam powiedzieć od razu, zanim jeszcze będziecie się pytać, to dzisiaj na jednej stronie mam jeden puder, na drugiej stronie mam inny i widzę, że tutaj po tej stronie on bardziej wszedł mi w tutaj tą bruzdę nosowo-wargową, więc tutaj mniej. Od razu powiem, że po tej lepszej stronie mam Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, ale muszę jeden puder przetestować, bo kompletnie nie wiem, co o nim myślę, więc pomyślałam, że nałożę sobie na dwie strony i tak przetestuję. I powiem Wam, że ten podkład po prostu wygląda bardzo dobrze na twarzy i szczerze mówiąc, ja się w ogóle zastanawiałam, co ja bym mogła powiedzieć złego o tym podkładzie, dlatego że naprawdę ja jestem zszokowana. To nie jest w żaden sposób film sponsorowany, nie chcę, żebyście o tym myśleli. Ja co prawda dostałam te produkty w paczce PR-owej, ale nie muszę nagrywać o tym filmu. Wolę to powiedzieć, bo zauważam, że czasami nowe osoby są przeświadczone tym, że każdy tak robi, że ukrywa współpracę. Ja nigdy nie ukrywam współpracy, to nie jest współpraca, ale ja naprawdę jestem zauroczona tym podkładem i tym korektorem. To prawda, ja go bardzo lubię, bardzo mi się go dobrze używa, ale jeżeli macie ten Lovely No More Dark Circles, gdzie on jest? To nie wiem, czy tak bardzo go potrzebujecie. Wydaje mi się, że jeżeli macie korektor, który bardzo lubicie, to chyba jakoś konkretnie go nie potrzebujecie. Ja go bardzo lubię, bardzo z wielką chęcią go używam, ale nie chcę, żebyście też później miały 10 korektorów w toaletce i nie wiedziały, co macie wybrać, więc jeżeli macie korektor, z którego jesteście mega zadowolone, to nie musicie kupować tego korektora, tym bardziej, że on kosztuje te 6 dyszek, dosyć sporo. Ale jeżeli już mówimy o tym podkładzie, on w żadnym stopniu nie zapycha i naprawdę wszystko, co Wam powiedziałam wcześniej, on wygląda po prostu przepięknie na skórze, nie wysusza jej i już od razu sobie wyleczyłam przy okazji w międzyczasie te tutaj placki i też już tutaj wygląda wszystko bardzo ładnie, no ale jak nawet widzieliście, jak miałam te placki, on jakoś mocno tego nie podkreślał, no naprawdę jestem z niego tak zadowolona. Wiem, do czego mogę się przyczepić, do gamy kolorystycznej, bo jest naprawdę średnia. 6 kolorów to jest dosyć mało, ja akurat znalazłam swój idealny i to jest jeszcze raz, tak jak mówię, 110, ale jeżeli właśnie macie karnację podobną do mojej, no to ten 110, no perfekto, słuchajcie, perfekto. I opakowanie jest piękne, i macie pompkę, i to krycie jest naprawdę, powiedziałam, że takie do średniego. Utrzymuje się praktycznie cały dzień. Okej, czasami pod koniec dnia faktycznie trochę ściąga się z brody, z nosa, jeżeli smarkacie, ale na reszcie twarzy on wygląda bardzo, bardzo dobrze. Powiedziałam, że to będzie fajny podkład dla cer suchych, normalnych i mieszanych. Wydaje mi się, że jeżeli go dobrze przypudrujecie, to i też tłustej on będzie, na tłustej też będzie wyglądał dobrze. No naprawdę, słuchajcie, no dawno nie miałam takiego podkładu, z którego byłam aż tak zadowolona i odkąd go mam, używam go non-stop. Słuchajcie, ja nie używam innego podkładu w międzyczasie. W ogóle. I często jest tak, że na przykład jeżeli robię test, to używam tego podkładu T7 myślę sobie, kurczę, kiedy to się skończy, ja już bym nie chciała go używać. Tutaj ja w ogóle nawet nie myślę, co ja używam. Nawet nie myślę o tym, że ja robię test. Ja po prostu go nakładam na twarz. Więc jeżeli jeszcze go nie macie, to lećcie do Rossmana, bo teraz jest na tej promce. Jeżeli nie zdążycie na tej promocji go kupić, no to szukajcie w necie. Jeżeli jest dostępny jako kolicie, to mam teraz akurat zniżkę, więc możecie korzystać, ja nic nie mam jakby co. Ale gdyby się akurat komuś przydało, no to minus 10% jeszcze dodatkowe. Zobaczę, czy będzie na kolicie, jak tak to Wam podlinkuję. Więc to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. I dajcie znać, czy go używałyście. I jeszcze dużo z Was po tym filmie z Rossmanem napisało mi, że kupiło ten podkład i że jesteście oczarowane i zakochane, więc to też już coś musi świadczyć, że nie tylko mi się on podoba, ale jeżeli też testowałyście, to dajcie znać w komentarzach i napiszcie też, jaką macie cerę, żeby tam inne dziewczyny mogły zobaczyć, czy faktycznie jest to coś, czym warto się zainteresować. A ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!